Cześć, w kolejnym odcinku z Gothic 1 edycja rozszerzona z plusem na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku jesteśmy tutaj u Kawalorna, skończyliśmy w okolicy starego obozu. No i tutaj jakby nie znaleźliśmy tego gościa, ale ja bym się tepnął w okolice wieży mgieł, bo tam jeszcze nie byliśmy, a tam chyba tą mapę w końcu będziemy mogli zanieść. Mapa szybkiej podróży, zobaczymy to. Chromaniny sobie zrobimy na koniec, jak już będziemy kończyli grę, tak powiem, to sobie chromaniny wtedy ogarniemy, bo też nie pamiętam, robiłem chyba raz to, jakby tego questa, więc nie pamiętam też dokładnie, gdzie te wszystkie chromaniny są pochowane, ale no, expić też nie mam zamiaru, po prostu idziemy dzisiaj do świątyni śniącego i czemu oni nie żyją? Co? Co się stało? Czemu nie jebli deda? What the fuck? Czemu oni zginęli? Jest tu jakiś list? Może coś zostawili? Co jest kurwa? Ktoś ich zabił. Ewidentnie coś tu się odkurwiło. Kurwa, ten demonety ma. Pozbieramy je do końca, ale nie wiem, na co mu one potrzebne są. Ktoś mi tu coś pisał standardowo. Jak kurde, coś robię. No, Cordelas to jest średnia broń dla nas, przynajmniej już słaba. Ale bym założył, no taki w miarę nawet. A, 12 siły, a tu obrażenie jest 1, więc dopiero to, ale tego już chyba nie założymy. Uryziel będzie pierwszy, prędzej. No, czyli teleportacja do łowców orków, ładnie. Też nie wiem, czy się nie powiększyła ta, jakby, czy nie jest większa ta świątynia śniącego. Czy tam po prostu nie doszło coś ciekawego. Bo wydaje mi się, że mogło coś dojść. W ogóle zwoje światła trzymamy. Może, żeby nie było, że będzie ciemny odcinek. Sopel lodu. Moment. Sen światło, mamy 2. No, tak średnio. Ale nie będziemy narzekać. Dobra, uj. Trochę HP mi chyba zabrało. Ale dobra. No już tu mamy wszystko wyczyszczone, więc no pozostaje nam tylko wejść. Mam nadzieję, że nie będę musiał bronić. Kto to kurwa jest? Czemu on tu stoi? Czemu ty tu stoisz? Pierwszy raz gościa na oczy widzę. What the fuck? Nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra. Urszak. Urszak pozdrawia przyjaciel. Przyjaciel ma ulumulu. Dobrze. Przyjaciel trzyma ulumulu, jak przechodzi przez most. Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje ulumulu dla siebie. Może z ulumulu Urszak pójdzie do domu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Trzymaj się. Co robisz tak blisko miasta? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, Urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii.
Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. No dobra. Tylko, że figurka to jest ciężki temat ogólnie, rzecz biorąc. Także no, zróbmy może sobie tu zapis. O, znaczy zapis też, ale chciałem o miniaturkę mi chodziło, bo tam w tych ciemnościach to niezbyt będzie udana. Siema mordy. No co ty pierdolisz? Oni są tacy głupi. Że ja muszę mieć to na plecach. Czyli to naprawili. Bo wcześniej musiałem, albo raz chyba to było, że wystarczy raz im pokazać? Lumulu? Pojebane. Pojebana akcja. Siema. Już na zielono. A to z czerwonym mi coś nie pasowało od razu. No. Także ładnie. Tutaj mamy ogarnięte. Otwieramy od razu ten burdel. Nie wiem po co to jest zamknięte, jak to i tak możemy otworzyć. Ale dobra. Oni tam nie wiem po co to tak zrobili. Skóra dzika, trolla. Sandacz. Premium, premium tutaj. Premium rybka. Skóra trolla, wilka. Napój się zawsze przyda, uzdrawiający. Czyli to naprawili, że trzeba mieć ulumulu na plecach. Się wydaje, bo w podstawce wydaje mi się, że nie trzeba było mieć. Że można było tak owalić w chuja trochę. Zobaczymy tutaj. Nie, to jest chyba ta jaskinia, tak? Tu się wchodziło. Strażnicy będą chyba za nami biegać, nie? Nie, nie wiem. Czasem biegają, czasem nie. Zobaczymy. Dobra. Trzeba podpierdolić. No on nam podał dwa sposoby, jakby za pierwszym razem możemy wejść jeszcze podczas teleportacji 5 zwojów, dobra. Mamy ten zwój teleportacji, jakby, a za drugim razem już trzeba wziąć figurkę. A już figurka to może się zdarzyć różnie, bo oni nie lubią magii, a jak telekinezą się dotknie, wydaje mi się i się podniesie tą figurkę, to już jest kurwa dym. Porządny dym, więc lepiej tak się nie bawić tą magią. Dobra, tu coś było. Jest skrzynia kolejna, to by mogły być jakieś miksurki. Są. Tak się spodziewałem, że to będą miksury. Jak tam były rośliny, tu było to. Więc no, coś tu, coś nie coś będzie. Tu przyszliśmy, tu zeszliśmy, tu wyszliśmy. Aha, bo tu jakby są te, dobra, bo mi się pojebało, bo jeszcze jest, będzie zejście gdzieś, właśnie tam będzie, zejście do tamtego, jeszcze trzeba się przejść, także no, zobaczymy dzisiaj, ta świątynia to czasem jest kurwa irytująca po prostu, ale zobaczymy jak to nam pójdzie, sprawdźmy czy mamy strzały, nie no, strzał nie sprzedawałem, bo są bezwartościowe, więc no, ale... Trzeba patrzeć, bo kiedyś się tak wykurwiłem na plecy. Więc no. Dobra, pozbierajmy jeszcze serafisy, welaisy i te sprawy. Różne tego typu, wariacje. Dobra. W piątka kolejna oczywiście. I tak, tu mamy kocianka, nawet jest kiwne, psianka, kocianka. No i coś tu jest ciekawego. Ork Wiarus. Ork pułkownik Uk Guran. Mogę ten róg zajebać? Mogę. No to bym ja chciał okradać ich. Ork Elita, dobra. No otworzyłbym te skrzynki sobie. Nie wiem czy tu nie lepiej przychodzi po ciemku, bo tak to może być różnie. Bryłka węgla, jakieś tu sztabki, nie sztabki. Gówno takie trochę. Nie wiem, czy tu ktoś jest, może jest ktoś. Czy nie? Nie, ale... Ale no, czysty alkohol w sztuczce. Sakiewka, puchar. Nie wiem jak to otworzyć w ogóle, ciężka sakiewka. Puchar. A, jest przycisk, dobra. Bo tu mamy myśliwą stal, która nie jest chyba
Właściwa sala, obrażenia, no właśnie. Nie, jest bronią dla nas. Ewidentnie. Ona chyba miała mniej. Trzeba było mieć siły. Mi się wydaje. Nie wiem, czy ona nie była tam u magów, znaczy u Gomeza. Tam w tych piwnicach, bo coś któraś broń była w podstawce, nie? Schowana. Wbita tam, w piwnicy. Chyba to mściwa sal właśnie była. Ja pamiętam z nią, gdy zawsze się biegało, bo ona miała 50-60 obrażeń. W sensie punktów siły trzeba było mieć. A obrażeń miała ze 100 już. Już wtedy była taką bronią dość mocną. A tutaj jest właśnie trudniej trochę. W edycji rozszerzonej. No, ale dzisiaj mamy który? 53, 4 odcinek? Coś tego typu, więc no. Widzicie, mapy nie zrobimy. Bo się wyjebali. Robotnik do kopalni. No, tutaj tych questów za dużo nie zrobimy. Dla Lee chyba tam parę. Po prostu te dwa pozostałe zrobimy. A poza tym tak, bo to jest dźwignia, a tam dźwignię możemy użyć, gdy mamy posążek w łapie. W ekwipunku, nie wiadomo co chodzi. Jep, jep, jep. Nie, to tu było. Nie wiem czemu. Armia ciemności, to jest zajebane, ale czy to nam będzie przydatne? Nie wiem, jak orkowe zaklęcie teleportacji. Moment. Dwa są? Serio? Aha, to dwa są. A, to one dalej są dwa. What the... O kurwa, zapomniałem, że oni strzelają do nas. Zapomniałem o tym. Aha. Dość ładnie. Także zapomniałem, że oni się tak odpalają. O tym. Jak widzicie, musimy się uleczyć na start, bo nas gra nie uleczy, jak się przeniesiemy. Pik, pik, pik. Miksturka jedna, druga, trzecia. A, tego. Jak? Kurde, piliśmy to ostatnio chyba. Nie wiem, już nie pamiętam. Siły też by można było się już nauczyć, bo tam te 8 punktów trzeba wyjebać w coś w końcu. Jak wrócimy stąd. Jak przeżyjemy oczywiście, droga do świątyni świącego. Dobra. Się dostać, nie wiem jeszcze co mnie tam czeka, ale wkrótce pewnie się dowiem. No oczywiście, że się bezi dowiesz, bo mamy przejebane. Tu chociaż zapisy będą szły w miarę. Szybko. Ło. Chodź kurwa. Ole mi jedną. Widzieliście to? Tu chyba armię ciemności będą wjeżdżać. Bo kurwa, jak to tak, jak one mają tak czekać, to... Kaplica. Przydałoby się w ogóle jakieś... Nie wiem, czemu mam tyle kasy i trzeba by było się dozbroić w ogóle. Ja nie pomyślałem, można było... Tak trochę... O Jezus, jeszcze kolejny. Można było jakieś te... Ma, żeby mieć trochę więcej tego HP. Te esencje porobić. Znaczy, no porobić też by się przydało, bo... Dobra. Kurwa, tych orków to jest tu... Orki. Orki z Majorki. Prawie się zjebałem. Gdzie jaka teleportacja? Dobra, tu już nie ma. Przejdźmy z drugiej strony. Też nie chcę, żeby jakaś duża ekipa się na nas zrespiła. Bo jest potem przy połowie. Jest potem słabo. No, miksturami samymi będziemy się leczyć. Żeby tu ogarnąć. Nie wiem, nie pamiętam ile minut, ale takie 30-40, no ogarniemy to dzisiaj raczej w tym odcinku. Tak mi się wydaje, że tutaj zawsze tak za długo nie było. Aha. Oni usunę... Nie, myślałem. Są jeszcze. Po prostu myślałem przez chwilę, że... Usunęli. Te małe szkielety, które tu biegały i dodali tych, ale... Ale nie wiem. Jeden tylko? Serio? Chodź kurewko. Mnie tak wyjebał? No mają aż takie pierdolnięcie jak mu... Kurwa, ma takie okryta, to... Już niebezpiecznie się zrobiło, jak ma takie okryta.
No chodź, kurwo. No szkurwa. Przejebane te pantery są. Dobra. Ile on tych chciał w ogóle? Dwa, czyli musimy sześć jakby tuzin chyba, tak? Pazurów. No więc tu jest co robić. Tak powiem. To się pierwszy wkurwi. Zasada prosta. Dobra. Też nie chcę, bo tu któryś jest... O Jezus, kurwa, ten ma te... Też tu jest chyba mak, nie? No właśnie, żeby on mi tu nie przywołał armii, kurwa, zaraz jakiś z dupy. Wolę na spokojnie. Nie trafiłem w enter. Chodź tu, kurwa, pajacu. No. No się ładnie, chodźcie. Upy. Możecie w czterech, tylko żeby tamtego mi nie zaczepiło. Mocny jest, mocny jest, skurwy. O Jezus, nie tą miksturę. Mocne są skurwysyny trochę, ale wyjdziemy na swoje, spokojnie. Zawsze jest tak mrocznie tutaj. Kolejna pantera. No to... Zawsze tak cicho, mrocznie. Jak byłem młodszy, to się bałem w ogóle. No że już mamy tego mistrza w łapie, bo ja pierdolę. Mamy ósmy poziom, nie? Dobra, palimy tego maga na pizdę. Dobra. Ogarnięte. Dobra, chodź kurewko. Ale supermarket together wchodzi mój ziomek. Wszedł. Ajgorek. Do ściany trzeba te kurwy. O kurwa. Dobra, sam się wyjebał. Napój, miecz wojenny. Konfitura. Ktoś konfiturą tu został? O pierdolę. Dobra, czyli mamy czerwony, szary, fioletowy. To jest też ważne. Przyzwanie szkieletu, widzicie? To jest też, właśnie dostaliśmy premium pakiecik. Dobra, i to się zamknie, z tego co pamiętam. Z automatu. Dobra. Oni nas chcieli zaskoczyć, a to taki chuj. Przełącznik. I tu drugi oczywiście. Zwójnie, zwój, napoje. Dobra, i tu się coś... No właśnie, tu są skurwysyny. Tak? Coś jeszcze? Nie chyba. Dobra, i tu było... Dobra, czerwony. Który to jest czerwony? To jest taki czerwony, nie? Czerwony. Szary, fioletowy, nie? Tak? To jest czerwień. To jest szary, a tam jest fioletowy. Tak mi się wydaje, bez światła to wiecie, że zaraz jak nie wyjdzie. Chociaż mi się coś kojarzy, że wyjdzie, powinno wyjść.
że to tak działa, to... Otworzyło się? Tak, no jak już jest chyba scena, to jo. Scenka jest, to jo. Powinno wyjść. Tu ogólnie one się łączą, te wszystkie. Tam i tak przejdziemy, jakby, jako tako, więc... No, więc no... Więc tu nie trzeba jakoś latać, czy coś. Po prostu... I tak musimy wszędzie przejść, nie? Więc no... To już ogarnięte. Będziemy mieli 5 chyba musimy tych pokonać, nie? Coś mi się pamięta. Tych takich skurwysynów. No ładnie, ekipa. Dobra. F5 i miksury, zobaczmy. Dobra. Uleczmy się. Odpowiednio. Ja bym tu po kolei ich trzeba było, bo... Te mnie napierdala. No. Dobra, pyk, pyk, pyk. Tu sobie tam strzelmy. I kontynuujmy dalej. Gdzieś tu jest ten pełzacz, on jest chyba pod spodem. Dobra. Nie wiem, jak to było po kolei się chodziło. Dobra, tu mamy maga. I chyba prosto pierw pójdziemy. Bo one się tu jakoś tak po kolei chodziło. O kurwa. Moglibyście kurwa się nie bronić. No i chuj, nie wiem z jakiej racji on mnie zajebał, ale to taki szczegół tylko. Czyli tu widzę, że... Nie wiem z jakiej racji. F5. No nie no. Chodźcie, jak oni mnie kurwa siekają. Dobra. Ale mamy F5 chociaż. Już mu wykurwię tu 2 buły. Dobra. Nie wiem ile HP. Tu się sprawdzało życie 7. No ładnie, 7 HP. Dobra. Jebnijmy tą. I tyle, nie będziemy się kurwa przejmować. Chociaż jeszcze jeden chyba. A nie, wszystkie, dobra. Miałem takie dziwne, ale one właśnie tam spadały. Dobra, więc tak. Na pewno trzeba... Tu wejść teraz, tak? Dobra, tu już się pochodnia przyda chyba. Bo bez pochodni to już chuja widzę, tak szczerze, ale to już na pewno. Aha, to się otworzy kiedy indziej. Tak, tak, no, to jakoś tak działało. Systemami się szło. Ale to już się chyba otworzy. Kurwa, pajacu. Złaś. Właśnie chuje, bo się nie kreskuje. No, teraz tam jest. I on tam stoi chyba, nie? Nawet, jo, ktoś tam stoi. Jest nawet tu przełącznik ładnie, pyk, 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 otwieramy. W pizdę będziemy lali. Siema, kurwa. Chuju.
tu chyba... To. Chyba światło się dotyka, nie? O kurwa, coś tu jest. Tak, tu były właśnie napoje. Chowane. Tu ogólnie, kurwa, są rzeczy, tylko trzeba popatrzeć i zawsze coś się znajdzie. Mogę na piątkę zrobić, bo jak mnie to zabije... Aha, no to mnie to zabije. Dobra, znaczy zrobiłem tu... Po zbieraniu nie po... No kurwa, debil. Debil. Nie zrobiłem, dobrze, pamiętałem. Dobra, mam 25 minut w ogóle, a my tu jesteśmy jeszcze ogólnie w dupie. Nie wiem czemu wydawało mi się, że pamiętałem, że... Właśnie... Aha, to tamto jest odblokowywane i to jest opuszczane. No. I tu na dole też jest. Dobra. Więc wszystkie opcje się uchyliły. Czyli musimy iść tu i w prawo. M poszedł. Nie, na dole w prawo. I potem góra. Góra i boki. Tajemnicza kapliczka. A, dobra, bo tu się miecz wsadzał. Dobra, dobra, dobra. U! Jakiś ziomek do mnie tu gada. Siema, Ryu. Śmiertelny! Jak śmiesz zakłócać mój spokój? Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Ale serio, kurwa? Serio? Serio, mordo? Dobra. Coś tu jest? Zwój jakiś? I poza tym to chyba... A, mikstury są. Te w powietrzu też są zajebiste. Ktoś tutaj już zapomnieli twórcy, ale mogli w edycji rozszerzonej to poprawić. Bo tutaj twórcy jakby się chyba zajebali w akcji. I nie wiem czemu... No, odpierdolę. Końcówka gry jakby chyba ktoś tu nie do końca... Może coś tu miało być. My nie pamiętamy. W ogóle 5 tych mieczy jest. Więc mamy pierwszy z 5. No, ładnie. Teraz chyba ciężej jest nawet, bo te są ci orkowie, nie? Dani. Tu nie idziemy, tu idziemy dalej. Potem. Zwój miałem, pod zero był, nie? Światło, dobra. Jep. F5 i idziemy tutaj. Dobra. Nie wiem, czy tam dalej się szło? Nie, chyba. Krwawe ostrze. Właśnie, to... Myślałem, że troll, kurwa. To było krwawe ostrze. Tak, chyba jo. No, chyba jo. Aha, bo tu się tak przechodzi. Dobra, dobra, dobra. Zaraz strzeliłem. Po co to jest? Bo to jest po to? W tamtą stronę, jakbyśmy przyszli. Może nie kojarzyłem tej odnogi. Jakbyśmy nie poszli, to i tak dojdziemy. O to tu chodzi. Nie, kurde, nie pamiętam teraz, mówiąc szczerze, jak tu się szło. Tak do końca. Chodź. Kurwa, Eniu. Chodź. Spadnij. Kurwa, zgubię się. Przyjebał. Dość ładnie mi przyjebał. Jestem ciekaw, czemu mi to resetuje cały czas. Tu chyba tak... Tak, tu jest jeszcze jeden. Kurwa, debil. Tak, i tu będzie trzeba chyba coś przekręcić, tak? On się wtedy pojawi? Gdzie ten kutas? Halo? Z innych się pojawili, no to ładnie, F5.
chujowa ta F5, bo poszliśmy na dość mocną wymianę. Chodź kurwa. Nie możesz mi HP zabrać. F5 i... Dobrze skojarzyłem, że tu będą szkielety, więc dobrze, że je zabiłem zawczasu. Potem by nas wystraszyły tylko. Dobra, tu będzie kolejny. Nie pamiętam teraz, jak tu się szło nawet. O kurwa. Eniu, bo to tak... To ma być jak w tamtej kolejności chyba, nie? Tak samo. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Tu jeszcze ktoś jest? Nie. To chyba jest tak w tamtej kolejności. Czyli... No, jej pochodnia by się przydała. Tak, tu są w ogóle napoje. Pozbierajmy je. A, jeszcze można było się uleczyć zawczasu. Dobra. Kurde. 31 minut. Nie wiem, czy to dzisiaj zrobimy. Najwyżej na dwie części podzielimy. I po prostu zawczasu to ten... Znaczy, no, skończę odcinek. I... Tak, to jest... Zapomniałem, że to jest ekspiarka. Że to jest ekspiarka w ogóle. Tego gówna. Bardzo biały miecz. Zrobimy tak jak w tamtej. Kiedyś się pojawi. No, tak mi się wydaje, że tutaj on się pojawi tak jak tam zrobiliśmy. W tej samej kolejności po prostu. No właśnie. Ma piorun kolisty. No już ma przejebane, jak nas trafi czysto to. Niewierny w domu pana, bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. O kurwa, już mamy problem. No. Nie możemy im dawać tych piorunów kulistych, żeby oni napierdalali w nas, bo jest potem już potem już jest chuj. Jak my mu damy rozpędzić tą karuzelę. W ogóle... Aha, tu się wkładało. Pochodnie zgubiłem w ogóle, kurwa. Kolejną. Dobra. Teraz chyba, nie wiem. Nie wiem, w jakiej kolejności to się szło. Czy tam do góry teraz? Chyba tak. Chyba do góry. Ale do góry też tam jest. Kurwa, no nie pamiętam ty, szczerze. Nie pamiętam, czy tu się szło pierw prosto. Ale nie, prosto nie powinniśmy iść, bo... Prosto chyba dalej się idzie dopiero. Tutaj się pierw robi to chyba, nie? Jak mi się wydaje. Że my dzisiaj jakby musimy zrobić... No to jest problem z akrobatyką właśnie. Właśnie, to jest taki... Mały problem. Jak mamy akrobatykę, to jest kurwa mały problem, żeby przejść. Dobra, F5 zróbmy. Musimy się jakoś tam dostać. Albo z drugiego, znaczy z pierwszego. Widzicie, jaka akrobatyka fajna jest, ale... Dopóki kurwa nie trzeba dalej gdzieś bliżej skoczyć. No właśnie, mamy problem przez akrobatykę. No nie, no kurwa, to jest przesada. Ja pierdolę. Nie mogę wejść, bo akrobatykę mamy. No ja pierdolę. No. Dość ładnie. No, no i mamy problem. Ja tu próbuję się wstrzelić jakoś, żeby to boczkiem było. Nie no, nie złapiemy się, to jest problemem, że... Tak kurwa bym powiedział, jest problem. Jest duży problem.
O kurwa, pyk. Jak już się udało, to już chuj. Jak tam się dalej idzie. Zobaczymy. A tu się jak otwiera? Tu muszę się, może się dołem otwierało. Nie, jest przełącznik, dobra. Mamy dwa, tak? Jakoby. Jakby, dobra. Już tu widzę, że będzie kolejna suluwa. A tu nie musimy wchodzić w ogóle, nie? To... Śmiertelny! Twój czas! Ależ skąd? Kobiety i gnijące mumie przodem. O kurwa, no. No mamy kurwa pewne problemy, ewidentnie. Są tu pewne problemy, żeby najebać ich, ale... Ale luzik, luzik, arbuzik. Czy tam jest po co wchodzić? Zobaczmy. Chyba nie. Właśnie, my stąd już nie wyjdziemy. No ładnie. Stąd wyjdziemy, ale tam to tak kurwa chyba podpucha. Żeby grę rozjebać sobie. Jak ktoś bez kodów gra. Nie pamiętam, czy tu się nie idzie teraz już na końcu. Tak? No nie, tu jest dotąd przejście. Aha, bo tu jest to przejście. Dobra, bo to jest połączone, zapomniałem. Zapomniałem, tu są trzy pantery. Chodź kurwa. Kondonie. No chodź. Konfidencie. Chodź kurwa, pajacu. O kurwa, trzy na raz. Ja cię pierdolę. Możecie kurwa tak nie skakać. Się zbudowałem. Widzieliście to kurwa? Zajebiście. Miałem dwie na hita. Oj, będzie. One się będą bugować. Zobaczcie. Gdzie to kurwa? O, ładnie mi wykurwia w trakcie zapisu. Ja pierdolę, widzicie to? Dobra, te F5 ogólnie trochę, ogólnie ich zapisy trochę bugują. No mamy 5, tak? Jeszcze jedną musimy rozjebać na pewno. Dobra. Czarny kryształ, właśnie, ile tych kryształów miało być? On mi też pisał tych... Tuzin, 12 pazurów. Jest ich 7. Ja mam jeden kurwa dopiero. Kurwa, RR-ki się skasowały. Ja cię pitulę. Dobra. No to mamy kurwa problem. No. Odbuguje się chuju. Dobra, tam są pełzacze. Pojebała mi się lekko budowa. Bo jeszcze raz chyba coś podobnego, będzie podobne, że też chyba coś kojarzę. Dobra. Tu jest dopiero pierwszy kryształ. Zaraz, dobra, nie ma tu. Chciałem zobaczyć, czy pantery na pewno jakieś nie ma, ani nic, żeby wiecie. Już potem, no, 40 minut. Ja cię pierdolę. W ogóle tak, załóżmy sobie tu łuk, bo tu będzie łuk nam potrzebny. Tak mi się coś kojarzy, że to był łuk potrzebny, ale musimy ten lapis założyć. Dobra, uratowani. No
to się otworzy i otworzą się kraty tam. To jest w ogóle górna gorboba chyba. I u kogoś mieliśmy ten questik. Ale on powiedział, że niejaki gorboba. Dobra, złoty medalion. Mamy odjebać gorbobę i tyle. To akurat taki questik, jak, że wrócimy. No fajnie, tylko... Coś tu się... A. No, dobra. No to się nam przyda jakby... Tak, w takiej samej kolejności chyba. Dobra. Łuczek zaraz chyba schowamy, bo już się nam nie przyda. Czy po to całą grę trzymaliśmy ten łuk? Tylko po to. Odejdź stąd, nie jesteś tu mile widziany. A co, spróbujesz? A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak, powstrzymam cię! Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część... Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Przygotuj się na spotkanie ze Stwórcą! No i kurwa, trup. Mordo, wyjebałeś. I się zesrałeś przy okazji, to też. Gorboby, dobra. No, fajnie, że masz ten amulet. Bo zrobimy sobie kolejnego questa. I nie będzie taki dziennik pełny, jak będziemy grę kończyć. To też plusik. Dobra, tu chyba jest tak standardowo, jak było. No tu nic... Nic tu nigdzie nie ma? Nie. Więc no, tak jak chyba było. I tak mamy zrobić, czyli czerwony. Gdzie mamy czerwony? Tam jest chyba, to jest czerwony. Tak, to jest czerwony. Tu się demon pewnie zrespi znowu. Tak w standardziku to jest zrobione. Pyk, pyk, pyk. A nie, demona nie ma. To jest fiolet? Nie, to jest szary. Chyba, że demon jest jak się źle robi. No, to bardzo prawdopodobne, że wtedy się demon respi. No i tu mamy ten fioletowy, tak mi się wydaje. Ty, ja wszystko dobrze na razie robię. Ogarnąłem tą... W końcu, kurwa, po tylu latach ogarnąłem tą świątynię jebaną. Tego dzisiaj nie skończymy, coś mi się wydaje. To jest, kurwa, gruba akcja. Gruba akcja dzisiaj jest. A też wiem, że ta druga część będzie trwała z 20 minut. Tak, kurwa, nie chciałbym... Ale nie będziemy tu robić godzinnego odcinka, bo to się będzie renderować, w chuj. Jest 23, wiecie o co chodzi. Tu jest, już się problem robi po... Dobra. Siema, Ryju. Aha, tu są te czarne te skurwysyny. Dobra, idziemy na żywioł. I mamy tu jeszcze jakiegoś chętnego klienta na wpierdol? Czy też nie? Nie wiem, czy tutaj są chętni na wpierdol, ale chyba jo, chyba obskoczyliśmy parę wpierdoli. Tego jeszcze nie mamy, tu chłopa.
Nie pamiętam teraz, czy tutaj się przechodziło. Tam? Znaczy... Po co to tu... Aha, tam jest od drugiej strony się chyba idzie. Znaczy, no od tej strony też można dojść, ale od tamtej ja zawsze chodziłem właśnie. Dobra. Mamy tu pełzacze, nie pełzacze. Mamy tą panterę, która tu gdzieś zaginęła. Są dwie drogi, nie? Z tego co pamiętam, zawsze były. W sensie... Kurwa, jebany kamień. Ty, no ta akrobatyka jest rozjebana, bo to przeszkadza więcej niż pomaga. No kurwa, on nie chce skoku zrobić. Co to jest za debil? No patrzcie, co to jest za zbugowana świątynia. No wejdź tu, kurwa, gamoniu. Nie, to jest kurwa nieprawdopodobne. Zbugowana świątynia. Kurwa, no nie, dobra, nie wierzę. Rozkurwię coś zaraz. Rozpierdolę coś. Wejdź na to, kurwa! No i tak samo chcę tam wskoczyć. No. Chcę tędy przejść sobie, tak o. Moja jest kurwa skrzynia. No coś widziałem właśnie, że coś tu jest. Weźmy to światło, bo kurwa pizdę nie widzicie, a nie kurwa cokolwiek. Pochodnia. Na chuja. Uzdrowienie dwa razy, jakbyśmy... Nie wiem, co odjebali. Pantera mnie zdziwiła, bo ona spierdoliła. A to jest problem, jak nam pantera zjebała. Spierdoliła, no. To już jest, kurde, lekki problemiks. Nie wiem, dokąd ta droga prowadzi. Ślepy zaułek. A nie, ona jakoś inaczej chodziła. What the fuck? Aha, to jest... To jest od tamtej strony. Aha, dobra, dobra, dobra. Już kumam, już kumam. Już kumam gdzie, ale to na koniec to jest. To jest końcowy ten. Tam się idzie na koniec. Potem, jakby, pierw idziemy tu, w tą stronę. Ta pantera mi kurwa teraz rozkurwiła. Gdzie ona poszła? No to jest spoko, że nie do końca wszystko się pamięta, bo... To pomaga, w sensie to tak łatwiej, fajnie się gra. Możesz robić uniki, to i tak chuja zmieni. Aha, tu mamy dwie te? Co mnie zabiło? Co jest kurwa? Halo, gro, ty jesteś rozjebana? Co mnie zabiło? Coś, czego nie widziałem, mnie zajebało, ale... Co to ja nie wiem. Napiszmy tu może grę. Co mnie tu zabiło? Jest kurwa jakaś masturbacja się dzieje, penetracja. No gdzie? Wkurwia mnie to. Te pantery mnie wkurwiają, latają jak pojebane. Szkurwa. To jest tak irytujące. One się odbijają od ścian, od wszystkiego, kurwa. Oby już to ostatnia była, suka, bo mnie... O kurwa, tu jest ta. Świątynna królowa pełzaczy. Wszędzie, kurwa, te pełzacze dodali. Pięć barbarzyńcy. U nas też po raz kolejny nic nie ma. Napoje mają, to jest jedyny plus tego całego przedsięwzięcia. W ogóle pamiętam kiedyś, a to już mówiłem chyba, no nawet tak, na Gothiku jedynce. Czarny kryształ kolejny. Mówiłem, że... Przeszukałem? Tak. Mówiłem, że tutaj kiedyś odjebałem, nie wyszedłem z świątyni świątego bez Uryziela. No i tak było, że zapomniałem Uryziela. I był problem ewidentny. No. Tu mamy oczywiście dziennik tego kurde gościa, który tu leży najprawdopodobniej.
któregoś właśnie z tych gości. Także no, 50 minut mamy i ja pierdolę. Zrobienia amulet oczyszczenia. Neuty jakieś, dobra. Dobra. Więc ładnie nawet, że tutaj ogarnęliśmy, ale będziemy tutaj kończyć też ten odcinek, bo kontynuację zobaczycie w następnej części, czyli prawdopodobnie nie jutro, bo już właśnie kończymy, bo według grafiku idziemy, ale to już dzisiaj powinniśmy mieć odcinek rano z tego, znaczy rano, po tym odcinku. Także nie wiem, chyba w środę jest wtedy odcinek z tego, nie wiem, zobaczymy. Także to było na tyle w tym odcinku, zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale, trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa.